dni bardzo ważny, bo to jest ostatni moment, żeby zebrać te szlify i przygotować się do Mistrzostw Świata. Także bardzo poważnie do niego podchodzimy i chciałbyśmy zbudować ten kolektyw, który na Mistrzostwach Świata będzie przynosił Polakom uśmiech i radość. Na razie skupiamy się na Islandii. Gramy jutro z Islandią. Nie analizowałyśmy jeszcze Angolii i Norwegii, ale myślę, że to są też zespoły, które od lat grają na Mistrzostwach Świata i nie trzeba ich przedstawiać. W każdym z tych zespołów są zawodniczki, które stanowią naprawdę dużą siłę w zespołach grających w Lidze Mistrzeń. Także myślę, że żadnego zespołu nie możemy lekceważyć, bo każdy z nich posiada naprawdę wartościowe zawodniczki. Myślę, że najważniejsze będzie, aby nasza obrona zaczęła dobrze funkcjonować, żebyśmy zaczęły się w niej rozumieć i żebyśmy nie popełniały błędów, które zdarzyły nam się z Argentyną. Także szlifujemy obronę i mam nadzieję, że będziemy z niej zadowolone.